Syn człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z niego szydzić, oplują go, ubiczują i zabiją. A po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy zbliżyli się do niego synowie Zabydeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Użycz nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej dramatycznej scenie bardzo myślenie, jak ono się różni od Bożego myślenia. Z jednej strony Pan odrzucenie, wyszydzenie, krzyż i zmartwychwstanie. Z drugiej strony uczniowie, którzy chcą Jego miejsce prawe, lewe, inni uczniowie, którzy się na nich oburzają, jeszcze inni, którzy tego nie rozumieją. Misję i przelaną krew. Z drugiej strony chciałoby się rzec takie ludzkie wręcz jego bycia Mesjaszem, czyli ten, który przyszedł służyć i dać swoje życie na okup za wielu. I to ludzkie myślenie
nie pozostali, którzy po prostu się na tych apostołów zdenerwowali. Jak to oni mogą prosić Jezusa o prawe, lewe miejsce, czyli o to, żeby ich awansował. Ta scena w drodze do Jerozolimy ukazuje nam jeszcze jedną rzecz. Jezus przyspiesza. Tam jest wyraźnie mowa w Ewangelii Marka o tym, że zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, czyli jakby przyspieszał kroku. A oni się dziwili. Ci zaś, którzy za nim szli, byli strwożeni. Po raz kolejny nie rozumieją, że Jezus przyspiesza, żeby zrealizować swoją misję, żeby odkupić ludzi. I tu, moi drodzy, jeszcze raz ten kontrast myślenia ludzkiego, dla którego jest ważne lewa, prawa strona, wręcz przyspiesza, żeby dać ludziom zbawienie. Zatem widzimy, że tu niewiele się zmieniło. I my wiele razy myślimy po swojemu. Kombinujemy. Nie mamy Pana Boga, to jaka jest Jego na siłę chce przeprowadzić własną wolę, własne rozwiązania. Zmadlamy koronki, mówiąc: Jezu, ufam Tobie, a ufamy tak naprawdę dużo bardziej sobie i swoim własnym myśleniom, rozwiązaniom. Potem zawodzi nas to ludzkie myślenie. I podpadamy, będąc rozczarowani, zbolani. Tylko ufaj. I ta scena z Ewangelii, moi drodzy, jest dla nas bardzo ważnym przykładem. Kiedy za parę chwil wyjdziemy na kapliczki, tą tradycyjną pobożność, która jest wielu ludzi dziś wyśmiana, jakalna, dziwna. Niech będzie to dla nas wyraz naszej prawdziwej pobożności. Matka Boża, która nigdy nie chciała ani lewego, ani prawego miejsca po stronie Jezusa. Matka Boża, która jakby łączy, godzi Boże jako pośredniczka pomiędzy nami. Matka Boża jako most, po którym Jezus przychodzi do nas, a my do Jezusa. Warto jest naprawdę zaufać Bogu. Zaufać Bogu to znaczy pozwolić Mu w moim życiu działać. Nie tylko słowem, ale i sercem. Prosimy o to, kochani. Myślę, że zaniesiemy na to nabożeństwo majowe wiele dzisiaj intencji. Bardzo proszę, żebyśmy pomodlili się również w tej intencji, aby było w nas tu dziś zgromadzone, aby było w nas jak najwięcej z Maryi, która w doskonały sposób połączyła wiekiem otwartym na wolę Bożą. Uczmy się tego od niej. A wtedy Pan Bóg da nam to, co najcenniej. Jakieś lewe czy prawe miejsce, ale coś o wiele cenniejszego. Błogosławieństwo.